Ty wysłałeś kanał top 10 wszystkich. Nie. 10 rzeczy, których lepiej nie dotykać. 8 dni temu. Można zerknąć. Miejsce numer 1 Fagata. Spartiatics! 10. Gimpy Gimpy. Jest to roślina, która Gimper zasługuje na uwagę ze względu na swoje potencjalne niebezpieczeństwo. Pochodząca z deszczowych lasów Australii, ta roślina jest znana jako jedna z najbardziej nieprzyjemnych w skutkach po dotknięciu. Wygląda niepozornie, to niewielki krzew z sercowatymi liśćmi, nie, które są pokryte będzie drobnymi włoskami. Te włoski pełne neurotoksyny mogą przyczepić się do skóry i dostarczyć toksynę, powodującą intensywny ból. Ten ból jest opisywany jako poczucie palenia, szczypania i mrowienia, które może trwać wiele dni, a nawet tygodni. W najgorszych przypadkach styczność z Gimpy Gimpy może prowadzić do szoku anafilaktycznego. Bezpośredni kontakt z tą rośliną powinien być zawsze unikany. Nawet po usunięciu włosków z powierzchni skóry, neurotoksyna może pozostać w układzie nerwowym, powodując długotrwały dyskomfort. Pokrzywa. Co ciekawe, Gimpy Gimpy jest częścią rodziny pokrzywowatych, do której należy również znacznie mniej niebezpieczna pokrzywa zwyczajna. To jest kolejny do... Dzięki, wisie za 15 lat. Witam, witam. Wód na to, jak bardzo różne mogą być rośliny w ramach tej samej rodziny. Pomimo swojego niebezpieczeństwa, Gimpy Gimpy odgrywa ważną rolę w ekosystemie deszczowego lasu. Jest jednym z wielu przykładów na to, jak rośliny mogą wykorzystywać toksyny do obrony przed roślinożercami. Barszcz Sosnowskiego. Drzewo Mancinilla. To jedna z najbardziej toksycznych roślin na świecie. Pochodzi z regionu Karaibów, Florydy i Bahamów, gdzie dorasta do około 15 metrów wysokości, jest często spotykana na plażach. Owoce Mancinilla często określane są jako niebezpieczne jabłka, bo wyglądają jak małe zielone jabłka. Są jednak niezwykle toksyczne. Spożycie nawet małej ilości owocu może prowadzić do poważnych reakcji, takich jak pęcherze w jamie ustnej, wymioty, problemy z oddychaniem, a nawet do ślepoty. Liście, gałęzie... Dzięki, Limak, za 17 lat! Kiedy poślizg? No był niedawno, no. I kora drzewa także są toksyczne. O, w przypadku deszczu chcesz. Woda spływająca z drzewa może zawierać toksynę, która powoduje podrażnienie skóry. Nawet stanie w cieniu Mancinelli podczas deszczu może spowodować oparzenia. Ciekawostką jest to, że pomimo swojej toksyczności drzewo ma zastosowanie medyczne. Jego soki były też używane przez rdzennych mieszkańców Karaibów do produkcji strzałek z jadem. W niektórych przypadkach drewno i kora były stosowane do leczenia niektórych dolegliwości, mimo ryzyka zatrucia. W dzisiejszych czasach drzewo jest oznaczane na plażach ostrzeżeniami dla turystów. Bez wątpienia stanowi ono dla nas przypomnienie o sile natury i konieczności szacunku dla nieznanych roślin. 8. Łoskotnica pękająca. Zwana również Hura crepitans, to niesamowite drzewo o wyjątkowych właściwościach i potencjalnym niebezpieczeństwie. Ten gatunek pochodzi z tropikalnych obszarów Ameryki Środkowej i Południowej, a jego unikalna strategia rozprzestrzeniania nasion zasługuje na szczególną uwagę. Łoskotnica pękająca jest znana z unikalnych owoców, które dojrzewając pękają z głośnym trzaskiem. Nasiona są wyrzucane z prędkością aż 70 metrów na sekundę, co jest równoznaczne z prędkością 250 km na godzinę. Ta niesamowita dynamika pozwala nasionom rozprzestrzeniać się na znaczne odległości, nawet do 100 metrów. To naturalne zjawisko stanowi przykład eksplozji ewolucyjnej. To są takie granaty naturalne. Możesz rzucić tym kogoś i też tak wybuchnie? I w roślinach. Drzewo to jednak nie jest tylko fascynującym zjawiskiem natury. Pień oraz główne gałęzie łoskotnicy pękającej pokryte są stożkowatymi cierniami. Co więcej, cała roślina zawiera trujący sok mleczny. Kontakt z nim może wywołać podrażnienia skóry, a w skrajnych przypadkach, kogoś bym rzucił? Oczywiście, że nie. Może prowadzić nawet do ślepoty. Łoskotnica stanowi przypomnienie o tym, że piękno natury często wiąże się jej z surowością. Takie drzewo pokazuje, jak rośliny wykorzystują niezwykłe mechanizmy do obrony przed roślinożercami i skutecznego rozprzestrzeniania się. Roślina to fascynujący przykład ewolucji, który jednocześnie przypomina o niebezpieczeństwach, które mogą czaić się w niepozornych roślinach. Ta roślina właśnie będąca zarówno piękna, jak i niebezpieczna, jest niezaprzeczalnym dowodem na niesamowitą siłę i złożoność natury. 7. Demon Core.
Demon Core to nazwa nadana jednemu z najbardziej znanych kawałków Plutonu 239, który był podstawą dla dwóch najgroźniejszych incydentów krytyczności w historii nauki jądrowej. Rdzeń o średnicy zaledwie 89 mm był składnikiem trzeciego ładunku atomowego, który miał być użyty podczas konfliktu militarnego w latach 40. ubiegłego wieku. Jednak po zrzuceniu ładunków na Hiroshimę i Nagasaki konflikt dobiegł końca, a Demon Core nigdy nie został użyty do swojego pierwotnego celu. Zamiast tego stał się elementem licznych eksperymentów naukowych. Te eksperymenty doprowadziły do dwóch tragicznych incydentów. Demon Core to przykład na to, dlaczego nie powinno się dotykać pewnych materiałów bez odpowiednich środków ochrony. W przypadku Demon Core, chociaż fizycy byli świadomi niebezpieczeństw, to niestety niefortunne błędy wprowadzone. Coca-Cola tu. Eksperymentów doprowadziły do ekstremalnych dzięki konsekwencji. Dzięki mnie, reaktorowi XXI wieku, wiesz, że na tym stoliku butelka Coca-Coli stoi. Widzisz? Ciekawostką jest to, że po tych dwóch incydentach Demon Core został ostatecznie przetopiony i użyty w Coca-Cola innych testach atomowych. Puma. W ten sposób ten mały kawałek Plutonu... Nie no, żartuję! ...przyczynił się do rosnącego zrozumienia naukowego o potędze i niebezpieczeństwie energii jądrowej. Cześć. Cyklokosmia Rickettsii, zwany również chińskim pająkiem... Ktoś mi przez okno wchodzi. Cześć, zarwacą. ...łapkowym to gatunek o niezwykłym i fascynującym zachowaniu. Pochodzi z Chin. Co ten to jest? Ten stosuje unikalną strategię obrony i polowania, Mordik? Tak, ale przypominają to tajemniczość filmów szpiegowskich. Najbardziej charakterystyczną Meduska, cechą tych pająków jest ich disco-idealna część odwłokowa, która wygląda jak moneta, służąca do zamykania wejścia do ich tuneli. Gdy pająk chowa się w swoim dole, jedynie ten twardy, okrągły dysk jest widoczny na powierzchni, co daje efekt podobny właśnie do monety leżącej na ziemi. Ta unikalna adaptacja służy jako skuteczny mechanizm obronny przed drapieżnikami. Cyklokosmia Rickettsii prowadzi w dużej mierze podziemne życie. Pająki z tego gatunku wykopują tunele o głębokości do 30 cm, które służą im jako dom, schronienie i miejsce polowania. To, co jeszcze fascynuje w pająku, to jego niesamowite zdolności inżynieryjne. Te pająki są prawdziwymi mistrzami budownictwa, potrafią wykopać i utrzymać skomplikowane systemy tuneli. Cyklokosmia Rickettsii to fascynujący przykład adaptacji i przetrwania w świecie natury. Choć mogą wydawać się niewinne z powodu swojego niewielkiego rozmiaru i unikalnego wyglądu, te pająki są prawdziwymi mistrzami kamuflażu i strategii obronnych. Cyklokosmia Rickettsii, jak większość pająków, jest jadowity. Pająki z tej rodziny znane są jako pająki pułapkowe. Są zwykle wyposażone w silne kły i jad skuteczny do polowania na ich ofiary. To jest warto dupa. Jednak zauważyć, że choć jad pająków jest skuteczny w neutralizowaniu małych ofiar, takich jak owady, rzadko stanowi zagrożenie dla ludzi. Chociaż niektóre pająki są bardziej jadowite od innych, większość z nich jest niegroźna dla człowieka, chyba że osoba ugryziona jest alergiczna na jad pająka. Paskudzko. W przypadku gatunku Cyklokosmia Rickettsii brak jest konkretnych informacji o skutkach jego ugryzienia dla człowieka. 5. Barszcz sosnowskiego. Ty jest, widz o tym gadał, zobacz, Walter White aż przyszedł go usunąć albo zabrać. Jest to roślina, która jest zarówno intrygująca, jak i niebezpieczna. Została wprowadzona do Europy z Kaukazu jako roślina paszowa i na cele ozdobne, ale okazała się nieoczekiwanie szkodliwa dla człowieka i ekosystemów, w których się rozprzestrzeniła. Charakteryzujący pewnie się imponującą na to wielkością, wpadły, bo dorasta do 5 metrów, barszcz sosnowskiego posiada duże, szeroko rozpostarte liście i kwiatostan w formie baldachogrona, który na pierwszy rzut oka może wydawać się miły dla oka. To, co czyni tą roślinę niebezpieczną, to furokumariny zawarte w jej soku. Barsz? Substancje te na skutek kontaktu z ludzką skórą i pod wpływem promieni UV powodują fotodermazę, czyli poważne oparzenia skóry. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do trwałych uszkodzeń skóry i blizn. Mimo, że nie jest to roślina jadowita w tradycyjnym rozumieniu, barszcz sosnowskiego stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Osoby, które mogą wejść w kontakt z tą rośliną, powinny nosić odpowiednią odzież ochronną, a jej zwalczanie powinno odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami. Ciekawostką jest, że pomimo jej negatywnego wpływu na ludzi i środowisko, barszcz sosnowskiego jest rośliną miododajną, co oznacza, że przyciąga pszczoły, które korzystają z jej nektaru.
To jednak nie rekompensuje problemów, jakie ta roślina powoduje. Barszcz sosnowskiego to roślina, która nauczyła nas, jak ważne jest odpowiednie zrozumienie i zarządzanie gatunkami obcymi. Jego obecność w Europie jest przypomnieniem o konieczności ostrożności serio, przy wprowadzaniu nowych gatunków do nieznanych ekosystemów. 4. Stopa słonia w Czarnobylu. Stopa słonia to nazwa nadana jednemu z najbardziej niebezpiecznych artefaktów pozostawionych po katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku. Jest to wielka masa rdzenia reaktora składająca się z topionego korium, uranu, plutonu, betonu i innych materiałów, które stopiły się podczas eksplozji. Masa ta przypomina kształtem stopy słonia, stąd też jej nazwa. W chwili powstania stopa słonia była niezwykle radioaktywna i niebezpieczna. Według niektórych raportów ekspozycja na jej promieniowanie przez zaledwie 5 minut była wystarczająca, by tego nie przeżyć. Współcześnie, mimo że jej radioaktywność znacznie spadła, stopa słonia nadal pozostaje niebezpieczna. Roztopione materiały, które ją stworzyły, przypominają o niewyobrażalnej sile i o trwałym wpływie katastrofy jądrowej. Jednocześnie stanowią wyzwanie dla naukowców i inżynierów pracujących nad bezpieczeństwem i rozebraniem i zabezpieczeniem terenu wokół Czarnobyla. Ciekawostką jest, że stopa słonia jest obecnie badana przez naukowców. W Polsce barszcz sosnowskiego wziął się z Rosji, bywa też nazywany zemstą Stalina. W czasach stalinowskich rozpoczęto jego uprawę na wielką skalę, ponieważ miał służyć jako pasza dla bydła. No to powiedziałem losowo, komuchy na to wpadły i oczywiście, najgłupsze pomysły skąd się biorą? No właśnie. ...którzy korzystają z robotów, aby uniknąć bezpośredniej ekspozycji na jej radioaktywność. Te badania dostarczają cennych informacji na temat długoterminowych skutków katastrofy jądrowej i wpływają na rozwój strategii Stalina. Zarządzania Józefa. Odpadami promieniotwórczymi. 3. Gledicia trójcierniowa. Co? Potocznie znana jako honey locust, to gatunek drzewa pochodzącego z Ameryki Północnej, który rośnie w wielu częściach świata. Drzewo to słynie z wyjątkowych, szorstkich i ostrych cierni, które mogą osiągać do 20 cm długości. Dlatego bezwzględnie nie powinno... Ale to jest kolejny przykład, że komuchy mają coś z głową. Bo patrz, ci zaczęli hodować barszcz sosnowskiego dla paszy, dla krów i się okazało, że to w dupę parzy człowieka. Tamci w Chinach wybijali wróble, żeby lepiej rosły ziemniaki, czy co oni tam hodują i co? I jeszcze gorzej było, bo jakaś stonka zaczęła to zżerać, czyli normale. No sami debile to są, czemu oni rządzą? Powinno się go dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia. Ciernie gledici, które rosną zarówno na pniach, jak i na gałęziach, służą drzewu jako naturalna obrona przed zwierzętami, które mogłyby chcieć skorzystać z jego liści, kory lub nasion. Wskutek kontaktu z nimi można doznać poważnych ran, a nawet infekcji, jeżeli rany nie zostaną odpowiednio zdezynfekowane. Mimo że gledicia trójcierniowa posiada cechy przystosowawcze, które mogą być niebezpieczne dla człowieka, ma też wiele korzyści. Jest to gatunek odporny na warunki miejskie i susze, często sadzony jako drzewo ozdobne. 2. Jeżowce. Jeżowce to fascynujące stworzenia, które są nieodłącznym elementem morskiej bioróżnorodności. Mają nie tylko unikalne, symetryczne kształty, ale też odgrywają kluczową rolę w ekosystemach morskich. Niektóre gatunki, takie jak Diadema setosum, znane są ze swojego wyjątkowego, długopiórowego wyglądu, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wśród wszystkich jeżowców. Jeżowce są prawdziwymi mistrzami przeżycia, zdolnymi do adaptacji do różnorodnych warunków Boże, morskich. Jak takie coś powstało? Diadema setosum jest gatunkiem powszechnie spotykanym na terenach raf koralowych, gdzie pomaga kontrolować populację glonów. Niemniej jednak ich długie kolce, choć piękne, mogą być niebezpieczne dla nieostrożnych pływaków i nurków. Jak to kolce się je? Jeżowców serio? Nie są tylko narzędziem obrony, ale także służą jako czujniki pomagające w orientacji. Zawierają one mikroskopijne komórki. Ale to jest zwierzę czy roślina, ten jeżowiec? Co to jest? Pedicelaria, które pomagają jeżowcom w wykrywaniu obiektów i potencjalnych drapieżników. W przypadku Diadema setosum kolce mogą osiągać nawet 30 cm długości. Ciekawostką jest to, że kontakt z jeżowcami może mieć nieoczekiwane skutki dla ludzi. Niektóre gatunki jeżowców, w tym... To wygląda jak na choinkę takie gówno. Tylko, że to zazwyczaj jest czerwone albo złote. Właśnie Diadema setosum mogą powodować bolesne ukąszenia, które w niektórych przypadkach mogą prowadzić do poważnych stanów zapalnych i zakażeń. 1. Kubozoa.
kubozoy, znane również jako meduzy pudełkowe, należą do najbardziej niebezpiecznych stworzeń wodnych na świecie. Są to bezkręgowce charakteryzujące się kształtem przypominającym sześcian, stąd ich nazwa. Chociaż są one niewielkie, większość gatunków osiąga rozmiar nie większy niż 20 cm. Ich jad jest niezwykle potężny i może być bardzo groźny dla człowieka. Meduzy pudełkowe są znane z posiadania jednych z najbardziej potężnych jadowitych komórek, zwanych cnidocytami. Te komórki są wyposażone w specjalne struktury zwane nematocystami, które po dotknięciu wystrzeliwują cienkie kolce wypełnione jadem. Jad ten jest na tyle silny, że może spowodować zatrzymanie krążenia, niewydolność serca. Kubozoi są również idealne ze względu na swój rozwinięty system wzrokowy. Posiadają one 24 oczy podzielone na 4 różne typy, co pozwala im na skomplikowane zachowania nawigacyjne. Jednym z najbardziej znanych gatunków meduz pudełkowych jest Chironex flickeri, czyli meduza morska, która jest odpowiedzialna za większość bardzo groźnych ataków. To wygląda jak torba. Ale dziwna. Kuf na ludzi. Znana jest ze swoich długich, przezroczystych nici, które mogą osiągać nawet 3 metry długości. Mimo potencjalnego zagrożenia, meduzy pudełkowe są fascynującym przedmiotem badań naukowych. Ich unikalne zdolności sensoryczne, a także potężny jad... Gnidocyty i najmanocyty brzmi groźnie. Stanowią cenne źródło informacji dla biologów, ekologów i biochemików. Przypominają również o konieczności szacunku dla sił natury i jej niesamowitej różnorodności. Porypane to jest. Dziękujemy za oglądanie. Co najgorsze z tego? Chyba jeżowce najbardziej creepy. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę